Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. 19 listopada, kolejna niedziela. Witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy i sympatyków dobrych mediów. Słyszymy ciąg dalszy przypowieści czy obrazów, do czego jest podobne Królestwo Niebieskie, o czym mówi Jezus, a tymczasem słyszymy właśnie już nieraz słyszany fragment, jak pewien człowiek, mając wyjechać, przywołał sługi i powierzył im swoje dobra. Te słynne talenty, które ktoś tam pomnożył, bardziej czy mniej, ktoś nie pomnożył, tylko zakopał. Potem, jak widzimy, słyszymy, ten człowiek wraca, ten właściciel z podróży i zaczyna się rozliczanie. No i tu cała trwoga, jak to będzie? Przecież będziemy kiedyś wszyscy rozliczani przed Bogiem. Sami się będziemy rozliczać. Jaka będzie to sytuacja? Co będziemy doświadczać? Czy będziemy patrzeć na Boga, który urzędowo nas rozlicza i zobaczymy, ile talentów rozwinęliśmy, ile dóbr jakoś tak zmarnowaliśmy albo przegapiliśmy, bo nam się nie chciało, bo coś tam, tak dalej. A ile tego dobra nie dostrzegliśmy, przede wszystkim samego dawcy, samego Boga. Ważne jest to w tym fragmencie, które sam Jezus powtarza tej przypowieści w tym obrazie. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, w małych rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Pytanie jest, co z tym sługą, który no, ten talent zakopał. Końcówka tego fragmentu, koniec fragmentu mówi w ten sposób. Nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność, tam będzie szloch i zgrzytanie zębami. No i faktycznie można się przestraszyć czy przerazić. No jak to? Przecież ten sługa, ten, który zakopał talent, on nic złego nie zrobił, no, tylko go przechował. No ale właśnie, tu chodzi o coś więcej. Właściciel mówi do tych pierwszych sług, byłeś mi wierny, wejdź do radości twego Pana. To jest ważniejsze. Nie tylko te talenty, te dobra powierzone, te materialne rzeczy, to wszystko, co Bóg nam daje, ale przede wszystkim wierność Panu Bogu, to się u Niego liczy. I to wynika oczywiście z miłości. Więc możemy na tych obrazie zobaczyć, w jaki sposób patrzyli ci trzej ludzie na obraz tego człowieka, właściciela, który wyjechał i po prostu im zaufał. Ci dwaj pierwsi patrzyli w sposób prawidłowy, czyli widzieli w nim kogoś dobrego, kogoś, który chce jeszcze bardziej więcej obdarować przede wszystkim samym sobą, swoim towarzystwem, swoją osobą. Wejdź do radości twego Pana. Ten trzeci z kolei pewnie miał jakiś w głowie czy w sercu zagmatwany obraz i może się bał i tak dalej, tak dalej. I dlatego nic nie zrobił, czy zakopał ten talent. A więc to pokazuje, że może nie miał takiej relacji, która by spowodowała, że on widzi w nim kogoś właśnie dobrego, kogoś, kto ryzykując ufa. Dlatego wejdź do radości twego Pana. Myślę, że w tym fragmencie dzisiejszym Jezus nam pokazuje to, co jest jakby bardziej ważniejsze, istotne. Zaufanie. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś mi wierny. Z czego to może wynikać ta wierność? Że po prostu ufam. Sprawa niby prosta, ktoś powie banalna, no to nic prostszego. No po prostu Jezu, ufam Tobie i tyle. No ale dobrze, ale potem życie pokazuje, jak to jest z tą ufnością, z tym bycie wiernym. Bycie wiernym Panu Bogu wynika przede wszystkim z pragnienia, że ja chcę ufać temu i być wiernym na co dzień, zwykły dzień, w drobnych sprawach, w drobnych wydarzeniach, ponieważ wiem, że ten dobry Bóg kiedyś mnie obdaruje radością. Wejdź w radości Twego Pana. I owszem, po drodze naszego życia będziemy mieć różne sytuacje. Raz będziemy wierni, raz pewnie niewierni. Raz to dobro, które Bóg nam daje, rozwiniemy, pomnożymy i to Bogu chwałę przyniesie, a raz pewnie nie. To nie jest powiedziane, że te sługi, ci dwaj pierwsi ludzie tak rozwinęli talenty, a potem było tak samo. Mogło być różnie. Ważne jest to, żeby starać się, próbować i prosić o łaskę, być wiernym Jezusowi do końca. Dobrze, sługo dobry, sługo wierny, byłeś mi wierny w niewielu sprawach, wejdź do radości twego Pana. Oczywiście, po ludzku rzecz biorąc, jesteśmy bardziej skłonni, czy tak, no właśnie, skłonni, czy bardziej w tę drugą stronę.
jakoś tak być wierny Panu Bogu, na zasadzie zaliczyć to czy tamto, no i tyle, i sprawa załatwiona. Ale nie idziemy dalej i pozbawiamy się tej radości, którą sam Bóg nam obiecuje. Wejdź do radości Twego Pana. A tę radość, którą Bóg nam obiecuje, to nie jest tylko wieczne zbawienie. Jezus mówi w innym miejscu: Królestwo Boże jest pośród was. To radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym i tak dalej. To już jest teraz. Pytanie, czy my tego chcemy bardziej już teraz na tym świecie, czy też odkładamy na przyszłość, gdzieś tam kiedyś, na zasadzie zakopania talentu. Teraz może nie trzeba się aż tak wysilać i tak dalej, bo po co? I w ten sposób pozbawiamy się tej radości, którą Bóg nam daje. Więc może prośmy dzisiaj właśnie przez ten fragment Bożego Słowa, który jest nam po raz kolejny przytacza, żebyśmy zobaczyli bardziej czy głębiej, że za wszelkim dobrem, które Bóg stoi, znaczy właśnie On za tym stoi, że Bóg nie jest odpowiedzialny za zło tego świata, tylko wszystko, co nam daje, to jest tak potężny Jego dar, że właściwie to tak, właściwie On jest największym darem. To On jest tym, który chce nam dać taką radość, której nikt z nas nie może sobie nawet wyobrazić. Dlatego bądźmy wierni Jezusowi we wszystkich sprawach, tych takich zwykłych, codziennych, drobnych, abyśmy kiedyś nie tylko weszli do radości już na wieczność, którą Bóg tam szykuje, ale żebyśmy tę radość już teraz doświadczali. Dobrze, sługo dobry, wierny, byłeś wierny i jesteś wierny, wejdź do radości Twego Pana. I tego nam wszystkim, Wam i sobie życzę. Do zobaczenia w następną niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.